Fort Boyard wrócił w wielkim stylu, nie do telewizji, a na Viaplay, a ze mną fantastyczna, no właśnie, i nie mogę użyć chyba słowa prowadząca, prawda? Nie jestem prowadzącą, prowadzącą jest Ela Romanowska i oczywiście Michał Kałamaga, a ja jestem mędrczynią. To jest przepiękne słowo, ale może znaczyć bardzo wiele. Czy możesz nam wyjaśnić, jaka jest twoja rola i czy można ją porównać do tego, co robił Janusz Weiss kilkanaście już lat temu? Mędrczyni to taka osoba, która czeka na uczestników z różnymi łamigłówkami i zagadkami. I właśnie ja jestem tam po to, żeby ich mięśnie mogły troszkę odpocząć, a głowa mogła się wytężyć. Bardzo fajna przygoda. Zagadki są bardzo różne. I od takich, które gdzieś tam kojarzymy z dzieciństwa, do takich bardziej na pamięć, więc no jest ciekawie. Czy zaskoczyła cię reakcja którejś z drużyn, któregoś z uczestników na twoją zagadkę? Na przykład jedna, może któraś była tak trudna, że po prostu no, nie udało się rozwiązać. No zdarzyło się kilka takich, są zagadki na pamięć, nie będę tutaj zdradzać, bo chcę, żeby widzowie sami obejrzeli, ale są takie, które naprawdę nie są wcale łatwe do rozwiązania, a inne z kolei uczestnicy na przykład wydawałoby się, że nie będą wiedzieli, a mają od razu, wiedzą co to jest. Na planie będzie aż 48 uczestników. Domyślam się, że nie wszystkich w takim razie znałaś. Czy któraś osoba cię jakoś pozytywnie zaskoczyła? No mnie cały czas zaskakują. Ja przyznam, że oni wszyscy nawet się między sobą nie znają, więc my też ich nie znamy wszystkich i to jest fajna okazja, żeby ich poobserwować. I tak jak patrzę na taki cudowny miks internetu i telewizji, to myślę, że to jest dobre połączenie i częściej powinno występować. Żeby dostać się do takiego programu, to trzeba odebrać jeden szczęśliwy telefon czy przejść przez casting? Trzeba przejść przez casting. Jak wyglądał? Długi i skomplikowany i faktycznie różnych prób było sporo, więc to jest taka fajna gratyfikacja tego całego procesu, że mogę tutaj być, że mogę właśnie w Fort Boyard uczestniczyć i że mogę w tej wieży sobie tam siedzieć i wyglądać na naszych uczestników. Będę drążył jednak temat tego przesłuchania, tego castingu, bo to jest po prostu bardzo ciekawe, jak to może wyglądać krok po kroku i na przykład chętnie zapytam, czy pomogło ci doświadczenie, które zdobyłaś w ostatnich miesiącach? Doświadczenie jak najbardziej. Myślę, że zawsze w takich momentach pomaga, dlatego że no, prowadzenie nawet programu śniadaniowego, takiego jak Pytanie na śniadanie przez 2 lata, gdzie jest 4 godziny longiem na żywo, to jest coś, co już daje duże poczucie, że okej, jak trudna by nie była konkurencja, bo tłumaczenie tych konkurencji, co możecie zobaczyć w przypadku Eli i Michała, naprawdę wymaga od prowadzących, nawet pomimo tego, że to nie jest na żywo, dużego skupienia i dużej uważności. Także przydaje się doświadczenie i na pewno jest wskazane. I też ja się dobrze czuję w takich klimatach, gdzie są ludzie, gdzie można z kimś porozmawiać, gdzie jest energia, gdzie się coś dzieje, więc czuję się, chciałam powiedzieć, że czuję, że wpadłam jak śliwka w kompot, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.